Rozmawiałam przed chwilą z Julią Kamińską, która podobnie jak ty łączy w swoim życiu dwa zupełnie odrębne biznesy. Jest współwłaścicielką salonu Bonjour Madame, a także spełnia się aktorsko. Ty również spełniasz się zawodowo, jeśli chodzi o aktorstwo, a także prowadzisz swoją restaurację. Łatwo to połączyć? No to jest ogromna przyjemność móc robić coś poza swoim zawodem. Ja ten zawód niezwykle kocham, ale okazało się, że jakby prowadzenie restauracji jest taką drugą miłością moją. Odkryłem w sobie taką przyjemność bycia gospodarzem. I myślę, że to są bardzo podobne rzeczy. Tak jak, nie wiem, uwielbiam podglądać widzów w teatrze, którzy przychodzą i mam tę satysfakcję, że wychodzą z tego teatru zadowoleni, to tak samo przyglądam się czasami gościom w naszej restauracji. Też jakby jestem takim świadkiem różnego rodzaju wydarzeń, bo miejsce w ogóle, jakim jest restauracja, to jest miejsce, w którym się przeróżne rzeczy wydarzają. Myślę, że to jest w ogóle dobry pomysł na stworzenie jakiegoś filmu. Może podrzucimy Patrykowi, bo on tak lubi te różne właśnie rzeczy inspirowane prawdziwym życiem w swoim filmie pokazywać. Znaczy, wolałbym, żeby akurat Patryk Wega nie robił filmu o restauracji, bo jeżeli zrobi to w swoim stylu, no to może goście się odwrócą od restauracji w ogóle. Nie. Rozstrzelają ich tam wszystkich. Nie, ale nie żartując sobie, myślę, że to tak jak Zaklęte rewiry, to był świetny film. Myślę, że to jest dobre miejsce na stworzenie wielu historii.